Nowy przewodniczący Episkopatu Polski usprawiedliwia pedofilię księży. Pytanie, skąd takie lekceważące podejście w stosunku do przestępstw seksualnych? Czy to ma być ta nowa, dobra zmiana w polskim episkopacie? I ile jeszcze skandali zniosą Polacy? Co na ten temat mówi Biblia? O tym już za chwilę w Którędy do Nieba zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest to program poświęcony szczególnie kwestiom duchowym naszego przeznaczenia, Którędy do Nieba. Kropidłem. Nie wiem, kto go poświęcił, ja nic o tym nie wiem. My poświęcamy go pewnemu celowi. Tak, a za mną jest tutaj przy stoliku pastor Paweł Chojecki. Witaj serdecznie. Niestety rzeczywistość jest taka, że praktycznie codziennie słyszymy o kolejnych aferach pedofilskich w Kościele katolickim. Już nie ma takiego oburzenia jak kilka lat temu po filmach braci Sekielskich. Jest raczej już przyzwyczajenie. I pytanie na początku do ciebie. Jeden powód, jakbyś mógł podać. Dlaczego warto jednak zajmować się tymi tematami? I szczególnie też takie zarzuty czasem słyszę, że po co protestanci, my tutaj w studio, pastwimy się nad coraz gorszą kondycją Kościoła katolickiego. Nie pastwimy, tylko staramy się mówić prawdę, także naświetlać różne czynniki, które takie postawy czy sankcjonują, czy które doprowadziły do nich. I powód jest jasny. Jezus powiedział, że dobre drzewo nie może rodzić chorych, zgniłych owoców. A jeśli jakieś drzewo rodzi chore, zgniłe owoce, to znaczy, że jego korzeń jest zgniły. I to, co się stało najpierw w Stanach Zjednoczonych, bo to diecezja katolicka Boston, tam dzięki dziennikarzom właśnie, dzięki mówieniu o tym, wtedy pisaniu w Boston Tribune o tym, zmieniła się ta diecezja. Uratowano zapewne tysiące dzieci z rąk pedofilów, rozbito te siatki klerykalno-pedofilskie. To samo działo się później w Europie Zachodniej, w Irlandii, w Hiszpanii, we Włoszech. No i to samo dzieje się teraz w Polsce właśnie dzięki temu, że byli ludzie, którzy niestrudzenie o tym mówili. No toż mówimy. Też może być taki głos, przecież pedofilia jest również w kościołach protestanckich. A propos tego dobrego i złego drzewa. Jeśli takie sygnały będziemy mieli, będziemy też o tym mówić. Ale protestanci to jest promil, to jest 0,2, może 0,3 polskiego społeczeństwa, czyli nul praktycznie. Stąd budowanie symetrii pomiędzy tutaj protestantyzmem a katolicyzmem w Polsce nie ma żadnego sensu. Dziś przyjrzymy się osobie, która od niedawna stoi na czele konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. Swój urząd, no, można powiedzieć, zaczyna w atmosferze skandalu. Jak relacjonuje czasopismo Więź, złożono zawiadomienie niedawno do nuncjatury apostolskiej w Warszawie dotyczące niepoprawności działań arcybiskupa Wojdy, metropolity gdańskiego. Więcej też o tym pisze Tomasz Telikowski na portalu wp.pl i chodzi szczególnie o sprawę dwóch kobiet, które miały paść ofiarą wykorzystania seksualnego jednego z księży z archidiecezji gdańskiej. Wtedy, kiedy miało do tego dojść, kobiety, jedna z nich miała 13, druga 18 lat. Skargi zostały złożone do arcybiskupa Wojdy, który był wtedy metropolitą gdańskim i jedna z pokrzywdzonych tak relacjonuje. Arcybiskup Wojda stwierdził, że w mojej sprawie według niego nie było wykorzystania seksualnego, gdyż to było tylko macanie. Nie doszło do pełnego stosunku, mówi biskup, a on przecież nie odpowiada za to, co robią dorośli ludzie. Twoja pierwsza reakcja na słowa arcybiskupa Wojdy, że to było tylko macanie. Nie zdziwiła mnie ta reakcja. Zdziwiło mnie, że on tak otwartym tekstem to powiedział. Prawdopodobnie nie... No później przeprosił, takie są relacje. Prawdopodobnie przyzwyczaił się jeszcze do tego, że media będą zamilczały wersję ofiar księży czy biskupów pedofilii i dlatego sobie tak, że tak powiem, pogrywał swobodnie i mówił tak otwarcie, co myśli, że było to tylko obmacywanie,
a nie pełny stosunek, nie? On mówił to do prawniczki tej ofiary, czyli no tutaj mówi o, chodzi o to, że on mówi o przestępstwie seksualnym, mówi, że to jest tylko macanie, no i myślę, że skąd i takie, druga, no skąd właśnie, taka buta? Skąd ta buta? Ona wywodzi się z czasów średniowiecza, kiedy Kościół katolicki, już można tak powiedzieć, objął władzę na równi z władzą państwową nad częścią Europy, a w innych częściach Europy bił się z, można powiedzieć, swoimi wojskami, z wojskami cesarskimi o prymat w Europie. Czy ma rządzić papież, czy ma rządzić cesarz. I z tamtego czasu Kościół katolicki przyjął wszystkie cechy systemu feudalnego. I jego hierarchowie stali się magnatami lub tam, że tak powiem, pomniejszymi jakimiś częściami aparatu feudalnego, który dzieli się na kastę panów, tych właśnie arystokratów, feudałów i plebs, który nie ma praktycznie żadnych praw. I dlatego, jeśli ksiądz... Ale to było średniowiecze, a teraz mamy XXI wiek. No to czekaj, ale ja mówię, kiedy ksiądz, tak jak kiedyś pan feudalny chłopki obmacywał czy gwałcił, to to jest jego jak gdyby feudalne prawo, bo on posiada tych ludzi. I ten Wojda no, pokazał takie feudalne, średniowieczne myślenie. Myślę, że to, że wybrali go inni biskupi na szefa wszystkich szefów biskupów katolickich w Polsce, pokazuje, że oni dokładnie tak samo myślą. Oni tolerują to feudalne, takie traktujące ludzi z góry, tych zwykłych takich parafian, zresztą parafianin to znaczy taki człowiek nierozgarnięty, prostak, idiota, plebs, coś takiego, nie? Że oni właśnie tak traktują tych parafian, jakich nazywają, czyli chłopki można macać i gwałcić. No tak, taki jest przekaz tego, co usłyszała ta pani od szefa wszystkich polskich biskupów. Jest też czynnik taki teologiczny, no ale to może za chwilę. Tomasz Terlikowski mówi o tym, że oczywiście to nie jest jedna sprawa tych dwóch kobiet wykorzystanych przez księdza, ale mówi też o czymś takim, że osoby z episkopatu, które wiedziały o tych przewinieniach Wojdy, właśnie one lobbowały za tym, żeby został przewodniczący episkopatu Polski. Im to nie przeszkadza. I tutaj jest głos Terlikowskiego, że teraz to jest gigantyczny problem dla episkopatu, skandal z arcybiskupem Wojdą. Jaki tam gigantyczny? Liczą, że Polacy zapomną za 3 dni. Czyli myślisz, że to po prostu tak przejdzie i nie będzie jakiegoś no, takiej reakcji katolików na ten skandal? Liczę, że będzie. Ja tylko mówię, na co liczą ci no, obmierźli ludzie, którzy kierują organizacją religijną Kościół katolicki. Mówiłeś, poruszyłeś ten wątek tego systemu. Tutaj systemu, co prawda tak. W innym kontekście, ale wypowiedź księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego w rozmowie z Onetem, on komentuje to, że arcybiskup Jędraszewski, kiedy przejdzie na emeryturę w tym roku, będzie w luksusowej rezydencji w parafii świętego Floriana w Krakowie, należącej do tej parafii. I tam jeden ksiądz musi zostać wyprowadzony z tego powodu. I w tym kontekście ksiądz profesor Kobyliński mówi, że problem jest taki, że system daje biskupom praktycznie nieograniczoną władzę na terenie własnej diecezji i dodaje, może robić to, co chce biskup. Ta. Tak z duchownymi, jak i z całym majątkiem swojej archidiecezji. Czy tak powinno się dziać w Kościele? Oczywiście, że nie. To dotyczy jednak nie pojedynczych przypadków, ale całego systemu. Tak, no to ksiądz profesor Kobyliński, który też gościł często w naszych programach i z którym w wielu kwestiach tego rodzaju ocen, niedawno mówiliśmy o tak zwanej pierwszej komunii, że to zabobon, pogaństwo i głupota. Teraz również zgadzam się z księdzem profesorem, że to jest rzeczywiście wina systemu. Tu ksiądz już nie dodał, że ten biskup może robić co chce tam z księżmi, z majątkiem, ale i z plebsem, z parafianami, co widać przy wypowiedzi Wojdy, który mówi, że przecież tylko se pomacał, no to co to on nie będzie w to ingerował nawet, nie? Że tu jest problem systemowy, teologiczny, bo Kościół katolicki, no w sposób absolutnie nieuzasadniony biblijnie, sprzeczny z Biblią, bluźniący Jezusowi, wierzy, że papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi.
że wiecie, Chrystus nie jest obecny osobiście, tylko ma takiego ludzkiego zastępcę w postaci papieża i że to papież jest głową Kościoła. To jest uzurpacja, to jest diabelska uzurpacja, bo otwórzcie sobie czy list do Kolosan, czy list do Efezjan, znajdziecie tam, że to Jezus jest głową swojego Kościoła. No, diabelskiego Kościoła to może być papież, dlatego mówimy, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, bo głową Kościoła Jezusa Chrystusa jest sam Jezus Chrystus, a głową Kościoła katolickiego jest papież. No, ale czy to nie teraz jest... papież Putina, Franciszek, ale czekaj, bo to jeszcze druga odsłona tej teologii, a biskupi. Kim według fałszywej... Czy to nie są następcy apostołów? Właśnie. Czyli papież jest zastępcą Chrystusa, Vicario Christi, a biskupi są następcami apostołów. Dlatego mają, tylko zobaczcie, apostołów było powiedzmy 12. Trochę poszerzyli swoje grono. A tych katabasów w tych piuskach to są tysiące czy tam dziesiątki tysięcy przez historię licząc, nie? Także no to jest absolutna uzurpacja. Diecezja to w ogóle nie jest żaden wymysł chrześcijański, czy nie ma o tym w Biblii. Diecezja to jest podział administracyjny Cesarstwa Rzymskiego, czyli oni taką jeszcze tą z czasów tych starożytno-feudalnych, można powiedzieć, strukturę cesarstwa przejęli do swoich interesów. I tak jak na czele tych prowincji diecezji stał jakiś namiestnik właśnie cesarza, czyli głowy systemu tego feudalnego, czy no nawet jeszcze niewolniczego też starożytnego rzymskiego, to stoi papież i on ma tych swoich delegatów, którzy mają praktycznie nieograniczoną władzę na swoim tym geograficznym terenie, czyli diecezji. Tu dzisiaj mówiliśmy o władzy księdza w Potoku, no bo biskup bierze sobie z kolejnych przydupasków i na terenie parafii, czyli mniejszych jednostek terytorialnych, też ma władzę wyższą niż władza świecka, bo ksiądz w Potoku powiedział, że on teraz będzie przeglądał, kogo gmina zaprasza, czy straż pożarna, kogoś mnie zaprosić. No może niepotrzebne są wybory samorządowe, tak, bo jest... No to oni tak. Oni żyją w tej średniowiecznej Łudzie, a jeszcze miliony Polaków tym no, wysłannikom piekieł pozwalają na takie szarogęszenie się w Polsce. No, zaraz przejdziemy do tego, dlaczego Polacy na to przyzwalają, ale no, tutaj można jakby oddzielić te dwie sprawy. Co innego, co robi sobie biskup ze swoimi wiernymi, którzy dobrowolnie chodzą do tego kościoła, ale tutaj mamy przestępstwa seksualne. Akurat sprawa tego księdza z Gdańska, no to niestety uległa przedawnieniu, ale no można powiedzieć, no wykorzystał seksualnie, są ofiary, są ich relacje, a kto został ukarany, że mnie na przykład osobiście to boli, że ci biskupi, ci księża są bezkarni, ale konkretnie w państwie polskim, że państwo nie działa. Można powiedzieć, bardzo dawna w Polsce istnieje ścisły sojusz władzy z Kościołem katolickim. Mówię od bardzo dawna, bo to nie jest wynalazek PiSu, to i wcześniej się działo, a w czasach takich no już bliskich nam, to jest porozumienie z 1950 roku, kiedy wysłannik Stalina z przedstawicielem Kościoła, z Episkopatem Polski, podpisał porozumienie, że za pieniądze Kościół katolicki będzie, jego hierarchowie będą zwalczać tam patriotów polskich i będą wspierać socjalizm, PGR-y, te tak zwane kołchozy w Polsce, że wszystko będą no, ręka w rękę z moskiewską władzą komunistyczną w Polsce robić. I to przeniosło się na 89 rok, na tę nową Polskę, bo przypominamy, kto zorganizował okrągły stół? No, taka ciekawostka historyczna już dla młodego pokolenia. Biskupi katoliccy, biskupi i księża, ich pomocnicy, o tu widzicie, którzy byli też akurat współpracownikami służb komunistycznych, czyli komuniści do spółki z biskupami katolickimi zrobili okrągły stół. To trzeba jasno Polakom przypominać, stąd my tak średnio świętujemy ten 4 czerwca i te sprawy. Oczywiście był to
krok do przodu, jeśli chodzi o wolność, ale absolutnie Polska nie odzyskała wtedy żadnej wolności. To była ustawka biskupów z agentami Moskwy w Polsce. My dzisiaj dopiero, można powiedzieć, walczymy o prawdziwe wyzwolenie państwa polskiego i wyzwolenie Polaków. Nie? Także ten sojusz tronu i ołtarza, czyli biskupów katolickich z władzą polityczną, mamy już no, tam 80 lat prawie, nie? Powiedzmy, a historycznie można by jeszcze sięgać dalej, no ale tego wam oszczędzę, bo można by mówić o XIX wieku, gdzie nie było państwa polskiego. W tym kontekście polecamy wam nasz film, gdzie jest teczka JP2, teraz znajdziecie też na link na czacie, bo to jest no, na podstawie historii Jana Pawła II. Widać to złączenie. Także to nie tylko władza pisowska robiła. I teraz pytasz, dlaczego ci pedofile, księża i biskupi kryjący ich, niekiedy też przecież biskupi są pedofilami, czy seksoholikami, czy jeszcze inne tam mają wynaturzenia. O tym rzadko, ale jednak się niekiedy też dowiadujemy. To właśnie z tego wynika, że władza państwowa płaci tej prostytutce polityczno-religijnej, jaką jest Kościół katolicki, za, że tak powiem, naganianie wyborców i tak zwany spokój społeczny, a w zamian ta organizacja religijna dostaje oczywiście ogromną ilość pieniędzy, funduszów, dotacji, działek, tam domów, wszystkich, czego chce, i dostaje jeszcze ogromną bezkarność. To, o czym mówiłaś. Przecież dlaczego w przypadku zbrodni pedofilii jest taki krótki okres przedawnienia? Każdy, kto psycholog czy socjolog, wie, że ofiara, która zostanie przez księdza zgwałcona w wieku 8-12 lat, przez długie lata no, żyje w ogromnej traumie. To nie ulega przedawnieniu. I nie może o tym mówić. Dopiero gdzieś w takim późno dojrzałym wieku, gdzieś po 30, po 40, zaczyna myśleć o tym, żeby coś z tym zrobić. Nie? Wcześniej to próbuje ukryć. Gdzieś niektórzy nawet no, targają się na swoje życie, żeby no, jak gdyby nie mogą z tym żyć. Nie? I zobaczcie, w tym mniej więcej czasie mija to przedawnienie. Nie? Tak to zostało skonstruowane, żeby, można powiedzieć, 90% tych spraw od razu zamieść pod dywan. Także tu nie powinno być żadnego przedawnienia. Zobaczcie, mamy komisję do spraw pedofilii. Nie? Ona tam cały czas nie może niczego zrobić, a teraz nawet zaczęła kraść. Rozumiecie? Czyli mamy już nową władzę po 15 października, no czy trochę później, no bo tam Duda robił obstrukcję, żeby wydłużyć ten czas rządzenia tego bantustanu katokomunistycznego. Powiedzmy, od nowego roku mamy nową władzę, czyli prawie pół roku. I komisja dalej, tu był jeden z pokrzywdzonych, pan Milewski, mówił o tym, chyba, nie wiem, 3-4 dni temu, można to sobie znaleźć, że rząd nie wysłał swojego jeszcze przedstawiciela do tej komisji, stąd jest trudność w jej działaniu, a przewodnicząca komisji złożyła teraz doniesienie, że dwoje czy dwie członkinie tej komisji już zaczęły przywłaszczać, że tak powiem, niegospodarność czy na własną korzyść przywłaszczać majątek tej komisji. Także praktycznie z żadnej strony nie ma woli jeszcze państwowej czy sądowej rozwiązania problemu pedofilii w Kościele katolickim. Przykładem takim najbardziej rażącym z ostatniego tygodnia to jest 4-letni proces, kiedy wina księdza jest bezdyskusyjna, zgwałcił ponad 20 ministrantów. Proces trwał 4 lata, ksiądz chodzi na wolności, a teraz sędzia, sąd zdecydował, że od początku cały proces, czyli jeszcze raz przesłuchiwać tych wszystkich pokrzywdzonych, traumę sąd robić. To jest gra nowym na sączu. Czas. To jest gra na czas. Państwa polskiego, zblatowanego z katokomuną. O tym też mówił Mariusz Milewski, jak ważna jest ta presja, cały czas presja społeczna na ten nowy rząd, ale my wróćmy, bo rozmawiamy dzisiaj, skąd ta bezkarność. Z jednej strony, tak jak mówiłeś, zblatowanie z władzą państwową, ale z drugiej strony to też jest ta cicha reakcja, ciche przyzwolenie milionów Polaków. I tutaj chciałam zacytować ciekawe komentarze spod artykułu właśnie o tym skandalu na portalu WP.pl. M16. Wiedzą doskonale, że
piekła nie ma, to tylko biznes i dla ubogich ściema. I drugi komentarz, mędrzec, jest prosty sposób likwidacji kościoła, niech każdy z was nie idzie. No właśnie, czy to jest prosty sposób? Dzięki za ten głos, ja też o tym mówię, że to z waszej winy ten kościół ma monopol w Polsce, bo do niego chodzicie i tyle. Ale słyszałam też taki głos, że katolicy dlatego są, no można powiedzieć, tacy uodpornieni na te kolejne skandale pedofilskie, bo wierzą, że kościół jest święty. No tak. A stworzą go grzeczni ludzie, dlatego zobaczcie, nieważne ile afer wyjdzie na jaw, to i tak i Kościół jest święty. Służąc tej diabolicznej mafii, bo tak trzeba nazwać instytucję rzymską w Polsce, oni mówią, że robią to dla Boga, że oni tam chodzą dla Boga. Przecież Boga tam nie ma. Bóg mówi, żeby wyjść z każdego diabelskiego, pogańskiego, bluźnierczego, bałwochwalczego systemu. Przeczytajcie sobie drugi list do Koryntian, 6 rozdział. No tam jest wprost takie wezwanie Boga. Wyjdźcie z tego systemu, no. I jak można tak głupio się bronić? Wspierać diabła, mówiąc, że robisz to dla Boga, no. Ale no, myślę, że też jest takie myślenie typowe, że no gdzie pójdę? W sensie, że zależy mi na relacji z Bogiem. Widzę te afery, wiem, lepiej, że księża nie są idealni, ale no gdzie pójdę? Lepiej idź do lasu, do parku, siądź na ławce, weź do ręki słowo Jezusa i rozmawiaj z Nim osobiście. To będzie, no to nawet nie ma porównania, bo tam jest zero i tam są tylko ujemne wartości, jeśli chodzi o organizację rzymsko-diabelską. No a tu będziesz miał wartość dodaną. Będziesz obcował ze Słowem Boga, będziesz mógł rozmawiać z samym Bogiem. Przecież chyba wierzysz, że Jezus słyszy cię w każdym miejscu, nie tylko w kościele ma mikrofony zainstalowane, nie? Także proste jak 2 razy 2. Idź do parku, siądź w domu. Zresztą Jezus mówi, jak chcesz się pomodlić, to idź do kościoła. Tak Jezus powiedział? Nie. Chcesz się pomodlić, wejdź do komory, zamknij drzwi, żeby nikt nie widział. Nie? I wtedy rozmawiaj z Bogiem. Nie? Do kościoła idziesz, żeby zyskać wspólnotę z innymi uczniami Jezusa i zyskać zachętę. Mówiłem o tym na ostatnim kazaniu, jak chcecie, możecie sobie znaleźć na naszym kanale. Nie? Także relacja z Bogiem jest możliwa całkowicie, można powiedzieć, prywatnie, indywidualnie, w każdym miejscu. Nie? Do tego kościoła absolutnie nie potrzebujesz. W tym momencie wskazujesz na Nowy Testament. Jeśli nie macie, z chęcią wam wyślemy darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. Mamy też aplikację hashtag Czytam Biblię i tam są gotowe plany czytania Biblii. Jeśli na przykład dopiero zaczynacie swoją przygodę z Biblią, to gorąco was zachęcam. Na końcu programu pokażemy film zachęcający do tej aplikacji, ale jeszcze wracając do tej reakcji Polaków. Tutaj Tomasz Terlikowski mówi o skutkach duchowych, konkretnie tego skandalu z arcybiskupem Wojdą. Kłopot polega na tym, że choć w tej sprawie chodzi przede wszystkim o dobro osób skrzywdzonych, ich prawa i godność, to jednocześnie jest to być albo nie być wiarygodności Ewangelii. Chciałam cię zapytać w tym kontekście, jakie myślisz mogą być te skutki duchowe tego, że no Polacy słyszą, no teraz już szef episkopatu jest zaangażowany w aferę pedofilską. Jakie mogą być skutki duchowe? Człowiek, który jest współuczestnikiem, nawet biernym, cudzego grzechu, ściąga na siebie niezadowolenie Boga ze swojego postępowania. Czyli Bóg powiedział, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać, że jeśli człowiek sieje zło, no to będzie żął zło. Nie? To na przykład w liście do Galacjan. W końcówce możecie sobie o tym przeczytać. Nie? Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I dlatego też nasza tragiczna historia naszego narodu w wieku właśnie, kiedy wybraliśmy no, organizację rzymską, czyli to jest wiek XVII, wiek kontrreformacji. Po protestanckim złotym wieku mamy wiek katolicki, czyli upadek państwa polskiego. Potop szwedzki, nie ma państwa polskiego. Zobaczcie jak szybko. Złoty wiek, największy rozkwit polskiej państwowości w czasach protestantyzmu i kompletne zwinięcie państwa 50-60 lat później w ramach potopu szwedzkiego i państwo polskie już od tamtej pory się nie
podniosło. Także Bóg pokazuje, co myśli o katolicyzmie Polakom i zarówno na poziomie narodu, jak na poziomie rodziny, społeczności lokalnej, tak jak w Potoku dzisiajśmy mówili, dominacja kleru katolickiego i bierne godzenie się społeczności z tym będzie rodziła duchowe, negatywne skutki. Będzie rodziła karcenie Boga na różne sposoby. I Bóg ma naprawdę cały wachlarz sposobów. Ach, chciałam też na koniec cię poprosić o słowo, może jakieś przesłanie do tych katolików, którzy, znam też takich, którzy naprawdę wierzą, że coś się zmieni w ich kościele. Teraz była, myślę, że może nadzieja, że będzie nowy episkopat, nowy przewodniczący, że jednak zatrzyma się ten proces upadku i będzie taka odnowa. Co byś chciał im przekazać? No tutaj niech rozważą to, co powiedział ksiądz profesor Kobyliński, nie? Bo rozumiem, że Pismo Święte jakoś nie jest dla was autorytetem. To, co ja mówię, no to w ogóle nie ma nawet, pewnie tam zhejtujecie to, czy coś takiego. Nie, no dobra. Ale jeden z najbardziej światłych księży katolickich w Polsce, zresztą po studiach w samym Rzymie, mieszkający długo we Włoszech i w Rzymie i tak dalej, no mówi jasno, błąd jest w systemie. Błąd nie jest w księdzu, w Potoku Wielkim, nie? Czy w księdzu Wojdzie, biskupie, nie? Błąd jest w systemie, nie? Oczywiście tam będą grzeszni ludzie, tacy jak właśnie grzeszni, głupi, prymitywni i tak dalej, ale to system jest zły. I jeśli już jesteśmy przy tym systemie władzy w kościele, nie? W kościele mamy system hierarchiczny, system feudalny, monowładzę papieża, potem monowładzę biskupów, proboszczów na tych swoich mniejszych poletkach. Kiedy weźmiecie do ręki Biblię, to zobaczycie, że tam nigdy nie ma władzy jednego człowieka w jakiejś tam społeczności. Tylko na przykład apostoł Paweł, wysyłając swojego wysłannika Tytusa na Kretę, żeby wprowadził, można powiedzieć, władzę w kościołach, to mówi, masz wprowadzić w każdym miejscu starszych. W każdym kościele mają być starsi. No jest ci prezbiteros, nie? Czy niekiedy to jest episkopos, nie? Tam zamiennie używane przez apostoła Pawła, że prezbiteros, no to są właśnie ci starsi w wierze, a episkopos, no to doświadczeni, którzy widzą szerzej, nie? Widzą z góry jak gdyby sytuację, a nie tak jak młodzi chrześcijanie dopiero, że tak powiem, rysują sobie obraz całej sytuacji, żeby takich ludzi wybrać na przywódców kościoła. Czyli w Biblii mamy zawsze wieloosobowe, przynajmniej kilkuosobowe przywództwo, nie? Mała społeczność, no to tam będzie dwóch, trzech starszych, nie? Większa społeczność, no to będzie sześciu i tak dalej, nie? Że jest przywództwo zbiorowe, a nie indywidualne. Dalej jest odpowiedzialność tych przywódców przed członkami kościoła, nie? Dalej, pewne decyzje są zarezerwowane dla wszystkich członków kościoła, na przykład decyzje dyscyplinarne, czy ktoś zgrzeszył i należy go wykluczyć z kościoła, no to kościół, wszyscy uczestniczą w podjęciu tej decyzji, w tej już wąskiej społeczności lokalnej. Także tego typu strukturę mamy w Biblii. No a zobaczcie, jaką wy macie strukturę. Cesarsko-feudalną z Kościołem Jezusa Chrystusa i Jego apostołów nie ma to nic wspólnego. Nie musimy mówić o zbawieniu, nie musimy mówić o głębokiej teologii. Zobaczcie na organizację swojego kościoła i ksiądz wam mówi. To jest chory system. Kropka. Myślę, że to jest dobra puenta do dzisiejszego programu. Akurat niedawno czytałam w liście do Koryntian w ramach naszego challenge'u na taką naganę apostoła Pawła, że znosicie, kiedy ktoś was niewolnikami tak robi. Więc no tutaj też jest taki challenge dla każdego. Czy zgadzasz się z tym, że ktoś cię robi niewolnikiem, zniewala cię? I czy rzeczywiście akceptujesz zło? To tak znany cytat, że do triumfu zła wystarczy bierność ludzi dobrych. Tylko tak to, się... nie z Biblii, cytat, to nie z Biblii, ale Edmund Burke. Także można by znaleźć potwierdzenie tego w Biblii, że my mamy być aktywni. Nie? Jest taki fajny film, możecie sobie obejrzeć. Kiedyś, jakbyście chcieli właśnie, jak funkcjonuje biblijny kościół, jakie tam są te starcia, mówię o kościele protestanckim akurat w czarnej Ameryce. Ten, który, no, Vernon Jones, to jest taki tytuł, tam nie, pod różnymi tytułami trudno znaleźć ten film, ale już podobno gdzieś się pojawia, także tam możecie zobaczyć, jak, no, jak wygląda od środka struktura
struktura kościoła protestanckiego, jak tam też no, sprawowanie władzy wygląda. Bardzo ten film lubię, także go wam polecam. Jeśli chcecie coś ciekawego o protestantyzmie obejrzeć, no to właśnie ten film. No oczywiście od różne tam jeszcze dodatkowe przesłania, walki z rasizmem, różne takie rzeczy, ale też ciekawie jest ten kościół pokazany i ten pastor, bo Vernon Jones to jest nazwisko pastora, także polecam. Polecamy. Jeśli macie więcej pytań, jak wygląda kościół protestancki, jak wygląda też życie pastora, piszcie do nas teraz na czacie albo też naszego maila kontakt@megakościół.pl. Możecie również do nas pisać w mediach społecznościowych. Mamy profile Idź Pod Prąd na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Teraz czekamy też na wasze wrażenia po tej dyskusji, wasze komentarze i pytania pod tym programem. Dziękuję, że byliście z nami. Pastor Paweł Chojecki. Takie motto, które ten pastor na koniec wypowiedział tego filmu, to nie będę spoilerował, bo to motto, cały film temu to obrazuje. Jeśli widzisz sprawiedliwą walkę o dobro, walcz. Walkę, gdzie dobro i zło, to nie bądź bierny, bo od tegośmy wyszli. Włącz się w tę walkę. Nie bądź bierny. Angażuj się. To jest zresztą cechą każdego ucznia Jezusa Chrystusa. My mamy, że tak powiem, atakować siły zła, stąd ten obraz, który Jezus pokazał, że bramy piekielne nas nie przemogą, czyli my musimy być w ataku. Z drugiej strony ci, którzy jednak chodzą do kościoła katolickiego, to zastanówcie się, co oznacza tak naprawdę to wasze chodzenie, na co wy przyzwalacie. Zachęcam was do dyskusji, piszcie do nas teraz na koniec zachęcający film do aplikacji hashtag Czytam Biblię i jak Bóg da, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Chcesz zacząć czytać Biblię, ale nie wiesz od czego zacząć? Mamy coś dla ciebie. Pobierz apkę Czytam Biblię i poznawaj Słowo Boże razem z nami. Linki do apki znajdziesz na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl w zakładce Pobierz lub bezpośrednio w sklepach z aplikacjami Google Play oraz App Store. Po pobraniu aplikacji musisz przejść krótką rejestrację, podając swój adres e-mail oraz hasło. Na wskazany adres otrzymasz link aktywacyjny i po jego kliknięciu możesz zalogować się do aplikacji. Na pulpicie dawka inspiracji, czyli werset na każdy dzień. Pod spodem polecane plany biblijne. Na początek zaczynamy od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Krótka zachęta do rozpoczęcia planu i startujemy. Plan został rozpoczęty. Widzisz listę dni. Wybieramy dzień pierwszy. Jeśli nie masz pod ręką swojej Biblii, żaden problem. Możesz przeczytać cały fragment w aplikacji. Pod spodem lista krótkich zadań i możliwość dodania swoich przemyśleń. Następnie oznaczamy dzień jako ukończony. A jeśli dbasz o wzrok, możesz włączyć tryb ciemny i w każdej chwili kontynuować rozpoczęty plan. Powodzenia!